Dzień dobry, witam Was wszystkich maniaków, rowerzystów. Zapraszam na relację z Robinsa nad Łódzkiej. Nagram ten wstęp, bo kilka rzeczy chciałbym Wam przekazać, przede wszystkim technicznie. Na relacji będzie słaba jakość mojego głosu. Spowodowane to było tym, że nie wziąłem osobnego mikrofonu, już mi się nie chciało jakby tego uruchamiać, włączać i tak dalej. To jest takie dosyć uciążliwe. A nastawiłem się na szybką jazdę, bo wybrałem taką średnią trasę, więc wiedziałem, że tam nie będzie za bardzo czasu, żeby kombinować z mikrofonami, z jakimiś osobnymi kamerami, więc zredukowałem wagę do minimum, wziąłem tylko taką kamerkę z osłoną na mikrofon i przymocowana była tutaj z przodu do roweru. No jak się okazuje, ten dźwięk się nie nagrywa wtedy tak jak trzeba, to co mówimy tak jest ledwo słyszalne. Ale tam, gdzie jest to konieczność taka była, że już totalnie nie było nic słychać, to dodałem po prostu napisy. No i na filmie tym razem będzie nieco dramatycznych sytuacji. Nie chcę Was uprzedzać, ale tylko tak powiem, że nawet jak coś się przez wiele lat udaje, to jest to zgubne, bo wtedy tracimy czujność i niejako bagatelizujemy pewne rzeczy, które się mogą wydarzyć, bo sądzimy, że skoro przez parę lat się to nie wydarzyło, to nigdy nas nie dotknie. No i słuchajcie, byłem o krok, o malutki krok od zaliczenia DNF-u tym razem. I naprawdę byłem w wyjątkowo ciężkiej sytuacji już w pewnym momencie. Nawarstwiły się tutaj pewne problemy. Niektóre wynikały z mojego złego przygotowania pod względem wyposażenia. Ale to w filmie się okaże, czego zapomniałem zabrać. Chociaż z tyłu głowy wiedziałem, że chyba nie wziąłem tej rzeczy, ale mimo wszystko zlekceważyłem to, bo no, nie sądziłem, że coś się może przytrafić. A druga mój błąd to już na samej trasie się pojawił, kiedy po prostu pewną rzecz zostawiłem, bo zamiast sprawdzić dokładnie, czy się to wzięło, to zaufałem temu, że ja na pewno wszystko spakowałem, no bo przecież nie można czegoś zostawić na drodze. No jak się okazuje, owszem, można, bo jak zapewne już ktoś, kto dużo jeździ, wie, że na stres, zmęczenie, jakieś takie rozkojarzenie może prowadzić do takich rzeczy, że nawet dosyć dużą rzecz możecie zostawić gdzieś w lesie na przykład. Dobra, opowiem Wam troszeczkę teraz już o samej trasie. Pokażę Wam medal, który dla mnie jest cenny. Medal jest, moi drodzy, z tej nowej serii 2024, czyli taka R-ka Robinsona na Łódź. Mam Mazowsze, a nie mam kujawsko-pomorskiej Robinsonady z R-ką. Mam natomiast ten wcześniejszy medal z 2023 roku. No i te dwie trasy wcześniejsze robiłem na tym dystansie najdłuższym, 500 km, a łódzką robiłem na 250, więc to będzie takie porównanie tych trzech Robinsona, trochę nie do końca pewnie oddające tak jak to, co możecie tam spotkać, ale różnica, to co widziałem, to mogę Wam szybciutko powiedzieć. Jeżeli nie wiecie od czego zacząć, a macie wybór, to najprzyjemniejszą, najbardziej taką fajnie jadącą się trasą z dużą ilością fajnych takich krajobrazów, ciekawych takich zabytków również, to jest trasa łódzka. Jeden z pitstopów był na zamku. Mijaliśmy sporo takich mniejszych, większych jeziorek. W niektórych można było się nawet wykąpać, to żeśmy też zrobili tym razem. I jeszcze był bardzo fajny taki przejazd już pod wieczór to był. I to mnie naprawdę urzekło. Mianowicie wjeżdżało się na takie pole, bardzo płaską równinę, z lasu się wyjeżdżało. I nagle taki podmuch wiatru szedł. Nie wiadomo skąd się taki duży wiatr zerwał. No i ja patrzę, a tam po prostu ciągnący się aż po horyzont taki szpaler wielkich wiatraków, no ogromnych. I to się ciągnęło. Myśmy jechali chyba z 10 km, może ponad 10 km,
między tymi polami tych wiatraków. No zupełnie jakby inny krajobraz. To mi się na przykład bardzo podoba taka monokultura, nie, że jak wjeżdżamy na przykład w las, to nie jest, że się wjeżdża do lasku na 10 minut, a potem już mamy koniec tego lasu i znowu coś tam jest przez 5 minut, jakieś wioseczka. To ja to lubię, jak się wjeżdża do lasu, to ten las się ciągnie kilometrami, 10, 15, 20 kilometrów jest tego lasu, czy może tak właśnie od 20 w górę, a jak wjeżdżamy na pola, no to te pola się ciągną i ciągną, a jak, no, a jak wjeżdżamy do wioseczki, to wiadomo, że to jest takie tylko mgnienie oka, ale też lubię właśnie mieć takie zapomniane miasteczka, wioseczki, a źle się czuję w takich dużych aglomeracjach miejskich. No wiadomo, wtedy mało kto lubi jeździć tam po mieście. Ja, może ktoś lubi, ale ja akurat nie. Mnie to osobiście trochę męczy, więc im szybciej się tam z miasta wynosimy, tym lepiej. No i na tej Robinsonadzie po raz pierwszy właśnie pojawił się taki limit minimalny na przejechanie odcinka w mieście ze względu na to, żeby no, starać się, bo jest ten czas, więc spokojnie można zaczekać na stopie, zatrzymać się, pojechać ścieżką rowerową zamiast jechać ulicą, żeby było szybciej. To na pewno mnie nie dotyczyło, bo wątpię, żebym i tak ten limit miał obniżyć sobie, jakby przekroczyć ten minimalny czas, ale jak ktoś rzeczywiście walczy o podium, to chęć urwania tutaj minuty czy dwóch za cenę bezpieczeństwa jest dosyć wysoka, więc tak organizatorzy to pomyśleli, żeby no, przyhamować takie pomysły. I bardzo dobrze, ja się też z tym zgadzam, że można, że to da trochę do myślenia. Może pewnie to nie całkowicie wyeliminuje takiego zjawiska, że jakieś osoby na czerwonych światłach może gdzieś tam już później sobie przejadą, żeby skrócić ten przejazd, ale da na pewno do myślenia, wiadomo. Polecam również na te duże upały, bo parę osób miało te buty, widziałem na sobie. Właśnie one się teraz, tym razem wziąłem DMT, KM4. Na takie upały, bardzo przewiewne właśnie, to nie jest reklama tych butów, ja je kupiłem za własne pieniądze, ale z czystym sumieniem mogę polecić. Bardzo wygodne i wcale nie trzeba łyżki, żeby ich założyć, wchodzą bez problemu. Po prostu palcem tutaj trzymamy, naciągamy, to się rozciąga elegancko. Jeden uchwyt boa, no moim zdaniem to wystarczy. I wszystko ładnie trzyma się, ta stopa nie nabrzmiewa, oddycha cały czas. Jest też but bardzo przewiewny, więc się doskonale sprawdził. A upał był no, bardzo wysoki, myślę, że grubo ponad 30 stopni. Sporo wody poszło. Miałem też taki kryzys mniej więcej po 150 km, tam dłuższy postój taki był związany, to już nie chcę uprzedzać faktów, ale zobaczycie z czym. Tak myślę, że z półtorej godziny aż mniej więcej. I coś się takiego stało u mnie, że chyba jakby bardzo mnie nogi zaczęły boleć po tym, trudno mi było wejść na obroty. I dopiero przepiłem to wodą, czyli ten izotonik jakby zszedł, przepiłem wodą, trochę Red Bulla i zaczął organizm funkcjonować, już szedł na te odpowiednie obroty. A wcześniej to taki był naprawdę i niskie tętno się pojawiło, już takie 109, czyli takie regeneracyjne można powiedzieć. I ciężko mi było wejść na te wyższe strefy energetyczne, jakoś tak nogi miałem bardzo obolałe, jakby czuć było ból przy przyjechaniu, więc taki efekt nieciekawy mnie spotkał. Może był związany ze zbyt długim postojem i z takim, no nie wiem, może to jest, jak ktoś się zna na fizjologii, to pewnie potrafi to wyjaśnić, co tam zaszło, jaka to przemiana metaboliczna mnie dotknęła, ale nieciekawie się zrobiło. No ale widziałem, że skończę tak czy owak, tylko że już nie walczyłem tam o żadne wysokie miejsce, bo ogólnie nie wiem, czy to mówiłem, zająłem 70 chyba pierwsze miejsce z czasem 14 godzin, czas brutto, no 14 godzin, ale średnia była dosyć wysoka, tylko te przerwy wszystkie zrobiły, bo to było pewnie masa, nie wiem, musiałem zobaczyć ile
tam przerw, ale to jest w tej chwili najmniej istotne, nie będziemy tego analizowali. Ważne są tylko takie wnioski z każdego ultramaratonu, które wyciągamy dla siebie. Ja też z tego wyciągnąłem wnioski takie, że nie należy bagatelizować różnych rzeczy, chociaż przez wiele lat się coś nie wydarzyło, to nie znaczy, że akurat teraz się to nie stanie. No ale z każdego maratonu, na przykład dużo osób, które przyjeżdża, no to narzeka, a to właśnie na odparzenia na stopach, niewygodne może trochę buty, zaparzenia pośladków, no i albo na przykład nadrętwienie rąk, no to za każdym razem warto sobie coś w rowerze zmodyfikować, bo tak jak to właśnie taką teorię wysnułem na tym ultramaratonie, że bike fitting robi się całe życie. Czyli, że żeby jakby pewne rzeczy zmodyfikować, to potrzeba czasu i za każdym razem udoskonalamy ten nasz rower, żeby on lepiej nam się sprawował. Także nie robimy tego raz, tylko robimy cały czas. Ja pamiętam swój pierwszy ultramaraton, to miałem problem z dłońmi, bo była zbyt twarda kierownica, ja nie umiałem jej trzymać, bo trzymałem zbyt mocno, zbyt kurczowo. No i się nabawiłem kompresji nerwów i to trwało kilka tygodni, zanim miałem w pełni sprawne dłonie. Poczułem takie mrowienie, pojawiały się też odparzenia za drugim czy trzecim razem na pośladkach, więc teraz to wyeliminowałem. Stosuję taki krem i najważniejsza chyba rzecz to jest siodełko plus odpowiednie spodenki. Jeżeli są spodenki już ubite, ugniecione albo po prostu słabe, słabej jakości, to jest duża różnica. Jak ja na przykład takie spodenki zakładam, to te odparzenia się pojawiają. Jeśli założę nowe spodnie, mało używane, jeszcze z taką gąbką elastyczną, to te 250 km przejechałem i chłopacy tutaj wokół mnie zebrani opowiadali, że tyłki ich bolą, a ja już nic nie mówiłem, bo nie chciałem ich denerwować, bo ja żadnych takich dolegliwości nie odczuwałem. Także świeżo wyglądam bardzo, jeżeli chodzi o kontuzje, to znowu żadnych kontuzji się nie nabawiłem, co uważam za sukces, ale też nie szarpałem się mocno. Początki były mocniejsze, tak do 65 km. Potem chciał, że coś się wydarzyło i już potem jechałem, byleby dojechać, że tak powiem, więc no, siłą rzeczy raczej się nic wielkiego przytrafić nie mogło. Ale miło, bardzo miło będę wspominał tą Romisonadę i tak, żeby nie przedłużać, to Was zapraszam teraz na tą relację. Pamiętajcie, że głos będzie słabej jakości. Trusz, przepraszam za to. Miłego seansu. Jest trochę po 6:00, także chyba zdążymy. Mam na 6:40 w sumie. A, no to tak na pół godziny przed. Trzeba odbierać minimum. No dobra. To chyba gdzieś tutaj. Chyba tak. Okay. O, biuro zawodów. Gdzie jest biuro zawodów? Pierwsza grupa stoi. Zielony. Rumak przygotowany. 109 numer. Mam nadzieję, że widać. Dobra. To idziemy coś zjeść. Mamy jeszcze 6:20, 20 minut. Także jeszcze śniadanko. I lecimy.
jest trasa wgrana, można ruszać za 8 minut. Pół minuty! Piętnaście sekund do startu. Tak, tak. Według mnie to tu. 3 sekundy. 2. 1. Ruszajcie na trasę. Powodzenia. Thank you.
jeszcze mi trochę brakuje. Plan jest taki, żeby się przyczepić. Strzeliła. Gdzieś chyba najechałem z boku niestety i nie załatało mi dziury. Będę musiał próbować wymienić dętkę. Mam na szczęście jedną zapasową. Zobaczymy, czy się uda. Jak nie, to będzie DNF pierwszy, bo no, na flaku nie pojadę daleko. No nic, będę próbował to załatać. O kurczę, niedobrze, niedobrze. Wierzyłem w te mleczko, a tu się okazało, że jednak gdzieś na boku, gdzieś na rancie, tutaj o, rozdarła się opona chyba. Gdzieś najechałem na coś i tu coś musiało niestety przebić ją. To ja nie ściągnę tej opony, tej dętki.
tak to wszystko wygląda. Nie chcę ją, nie chcę mi zejść, po prostu nie mam siły, żeby ściągnąć, tak mocno jest na obręczy zaczepiona, więc 5 km popcham ten rower tutaj do pit stopu, może tam ma ktoś łyżkę i mnie poratuje, siema. No, 180 numer, kolega się zatrzymał, pożyczył mi łyżki, żeśmy razem, no nawet nie tyle pożyczył, cześć, to żeśmy razem tutaj założyli tą moją dętkę i powiem wam, że mam tyłek uratowany. Fakt, że masę czasu stracone, ale to ważne, że opona jest. Także będziemy kontynuować przygodę, tylko trzeba teraz uważać, żeby nie przebić nigdzie. Dobra, ja dopompuję i ruszamy dalej w drogę. Niedługo będzie ten pierwszy pit stop. Idealnie nie jest, bo to tylne koło bije. Ta opona coś się źle ułożyła, tak nie do końca. Na asfalcie to czuć. No i teraz mam duszę na ramieniu trochę, bo nie mam już zapasowych dętek. Ale to muszę pamiętać, żeby przed maratonem zawsze dolać mleka na czysto, po prostu wymienić albo uzupełnić. Bo może właściwie tak, na koniec sezonu ja wymieniałem na początku wakacji, a nawet wcześniej pewnie, maj, czerwiec, a to mleko się powinno sprawdzać co 2 tygodnie. Także moja wina tutaj, ja zaniedbałem to. A nie wiem, czy to mnie tu trzeba było, nie, chyba dalej trochę skręcić. Ja zaniedbałem niestety. No i powiem wam, że nie jest idealnie. Ważne, że jadę, ale trochę tak tylko na ramieniu. Opona trochę się źle ułożyła i pije na asfalcie, to czuć wyraźnie. No i w razie czego nie mam już żadnej dętki. A błąd był taki, mówi, że to mleko, które mam, jest bardzo dobre, ale ono tam w instrukcji jest nawet podane, że co 3 tygodnie, co 2 tygodnie nawet trzeba kontrolować jego stan. A ja jak lałem na wiosnę, tak, teraz mamy wrzesień i zadowolony sobie jeszcze i prawdopodobnie efekt jest mojego zaniedbania, także nie można zwalać tutaj na mleko, tylko na mnie. No ale to już cóż, liczę na to, że ten medal będzie. O miejsce nie mam co już walczyć, także sobie dojadę na luzie. No i jest przygoda, ale powiem wam, że dobrze, że ten zawodnik z tym numerem 180 się zatrzymał i mi pomógł to szybko wymienić. Lepiej byłaby na plikę. To jest to. Spotkałem po drodze zawodnika numer 180, dzięki któremu ja dalej jadę, bo zatrzymał się, zapytał. Także poznajcie bohatera. Będzie sławny, ale trzeba to tutaj. No dzięki właśnie tutaj koledze. Rower dalej jedzie, ale to właśnie, bo ty nie wiesz, ja to mleko nie wymieniłem go na wiosnę dopiero. A trzeba tak mniej więcej co miesiąc wymienić, nie? Ten rodzaj, także myślę, że to dlatego też. Nie no, tak akurat się fajnie zdarzyło, to się fajnie, no wiesz, że też potrzebujesz też łyżek, nie? Bo bez łyżek to się to ten. Ja też tak bez łyżek ciężko było wyjechać, nie? No, tak, ja łyżek nie wziąłem, to już mówiłem wcześniej. Sytuacja tak. I się udało, nie? Na tak, szczęście tak. Ci ta dętka ci nie... Gdzieś tam nie strzeliła. Nie strzeliła. No, jest delikatna, ale jakoś się udało, nie?
No, także lecę dalej. Łuzunka. No. Trochę. Co to za raz? No dobra, jak tam w ogóle na głębi strasy słychać? Więc tak, pierwszy klucz to brzadę, teraz jest 106 km, no i na razie rzędka trzyma, mam nadzieję, że tak zostanie. Staram się nie myśleć, żeby nie stresować niepotrzebnie. No i jadę gdzie? Teraz do stopy na 115 km mniej więcej. Wypełniamy wodę. No i potem już lecimy na metę. Kolejne 110 km. I drugie tyle. Ale mam nadzieję, że będzie to w przeszkód po prostu. Najgorsze to jest właśnie jakaś awaria. Tutaj. No dobra, dotarliśmy. Ja wezmę tylko zupełnie wodę, chociaż. Pewnie tutaj. Dzień dobry, cześć. Woda gdzieś tam chyba jest, z tego co widzę. Czyli sama obsługa. No i teraz jest ten odcinek trasy, który trzeba będzie pokonać już na raz, bez zajeżdżania do wyników, czyli takie 130 km. I do mety. No a póki co właśnie trasa mazowiecka była taka bardzo płaska. Łódzka też jest płaściutka, nie aż tak bardzo jak ta mazowiecka, ale łódzka jest szybsza zdecydowanie. Więcej jest szutrów takich fajnych. Bardzo fajna traska.
takie pompkę zostawiłem. A mi powietrze zeszło. No i mam coraz mniej. Po spożyczyć pompkę szybko, bo jadę już na kapcie. Lada chwila będzie problem. No niestety, nie dojadę. Chyba, bo siła, nie wiem, zostawiłem ją tam, gdzie pompowałem. Chyba zapomniałem jej schować po prostu. Ojej. Kurde, no. Może ktoś tu będzie przejeżdżał, to mi pożyczy. Niestety. Zeszło powietrze. I tyle. No i znowu będę przed rowerem. Chyba nie skończę tego wyścigu. Ojejka. No. Dobra. Dopompowałem, pomyślałem na pompkę na chwilę. Idziemy dalej, no zobaczymy pewnie co jakiś czas. Trzeba będzie dopompować niestety powietrze. Ale ona się przebiła, bo przez wentyl płyn wchodzi, czyli po prostu ta TPU jest dziurawa niestety. Załatać. Nagrywam filmik krótki, to mogę nie wyświetlał. Już morale we mnie spadło do zera w pewnym momencie. Ale okazja była, to akurat nad wodą się umyłem. Było kolega w domu, który tutaj przede mną jedzie. Okazuje się, że pracował w serwisie. Poradował mnie dętko. Stop. Nieoficjalny pit stop przed sklepem. Ja się powiem szczerze, nie mogę wkręcić na obroty po tym kąpaniu w jeziorze, bo to nie nagrałem, ale żeśmy tutaj się w trójkę zatrzymali przy jeziorku i trochę żeśmy się wykąpali. No i tak jakoś się ciężko teraz zebrać. No ale dobra, jest strasznie gorąco, 35 stopni, więc tutaj upał. Każdemu się daje we znaki. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. 16 jest. No i zostało niecałe, myślę, że około 90 km już tylko. Można jechać, kilometry lecą. No my chyba objeżdżamy to jeziorko. O, teraz będziemy zakręcać i wiesz. Nie lepiej było zrobić tutaj 100 rund wokół tego jeziora po prostu.
Tak, widoczek. No, ostatnia 50, ale dalej jest włączony. No nie wiem, czy ktoś to podjechał. Tomasz, jak, bo to musisz opisać, co to jest za patent teraz? Masaż rżyskiem. Na co to pomaga? Dlaczego? Kojenie. A tutaj mamy... Ja robię masaż ciepłym asfaltem. Tylko jedna noga. Bo druga nie boli. Druga nie boli, o, teraz mi to widać. Jest pięknie, lewa się otworzyła. Noga. My to się... Bo ty się nie kąpałeś, widzę. Ja się nie kąpałem, tak samego razu. A widzisz, a my żeśmy nogi moczyli. A my się kąpaliśmy. Dlatego tak mówię, no dobrze.
No, 240 km to zostało chyba 10 tylko. Wrzuciłem sobie do bidonów jednak wodę i to zdecydowanie oczyściło mnie z tych różnych psyków, co piłem do tej pory, tych izotoników i tak dalej, bo się znacznie lepiej czuję po tym. Tak a propos różnych przemyśleń ultramaratonowych. Lify oczywiście zostały niezjedzone. No, chyba się nie sprawdzają za bardzo takie ciasteczki. Pojechaliśmy.